Nie, nigdy nie przypuszczałem, że napiszę książkę. Nie miałem, myślę, nawet takich marzeń. Natomiast przypominam sobie, że w dzieciństwie, jedna z pierwszych rzeczy z dzieciństwa, jakie pamiętam, wiąże się z pisaniem. Moja babcia pracowała w domu książki na Jasnej i ja miałem taki nawyk, czy zabawę, czy tradycję, że chodziłem do niej do pracy w momencie, kiedy ona się zbliżała do końca. Chodziłem do niej do pracy kobiety, które pracowały z moją babcią w pokoju, stawiały mi maszynę, dawały mi plan miasta. Moja zabawa polegała na tym, że projektowałem linię, to znaczy otwierałem plan, widziałem, że 101 jedzie z Placu Trzech Krzyży na Nowodwory, czy wtedy jeszcze na Tarchomin. I projektowałem od podstaw, znaczy wymyślałem swoją linię 101, swój przebieg trasy linii 101, swój przebieg trasy linii 102 i tak dalej. Czasami ta zabawa zmieniała tryb na ten, że projektowałem linie tramwajowe dla odmiany. Oprócz tej zabawy u babci w pracy, także jestem wdzięczny mojemu tacie między innymi, który kiedy zobaczył, że pasjonuje się komunikacją miejską, autobusami, tramwajami, często w nielegalny sposób wynosił dla mnie tablice z numerami, na przykład miałem bardzo fajną tablicę 184, tablicę boczną. Tutaj na przykład widać, wymyśliłem sobie, że powinien jechać tramwaj w stronę Babic, że tu będzie linia tramwajowa, która pobiegnie równolegle do Powstańców Śląskich, zresztą to niedługo będzie faktem. Myślę, wyprzedziłem przyszłość i planistów. Miałem marzenie, żeby być kierowcą autobusu i rzeczywiście to było silne marzenie. Po części ono się spełniło, ponieważ miałem w domu taką prowizoryczną kierownicę. Wykorzystywałem te tablice, które mój tato dla mnie zdobywał i kładłem sobie przed nogami tą tablicę i jechałem po prostu, jechałem trasę. Często jak chodzę na pętlę, to uwielbiam się wsłuchiwać w ten taki sygnał, który tramwaj wydaje jak zakręca, jak zawraca na łezce. To jest taki... Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie też wiąże się z komunikacją, z tramwajami. Jest kilka takich miejsc, które chciałem odwiedzić, na przykład miejscowość Mołoczne na Krymie, gdzie na pewno tramwaj jedzie od uzdrowiska przez pustkowia, przez bagna na brzeg Morza Czarnego. Tramwaje jeżdżą też po wybrzeżu Belgii, między granicą Francji a Holandii kursują. Chciałbym pojechać na przykład do Sosnowca, gdzie podobno jest skrzyżowanie tramwaju z koleją pod kątem prostym. Miałem jakiś taki plan na zarobek, żeby zaczajać się na pętlach autobusowych czy tramwajowych z kamerą, z aparatem, wchodzić na jakiś najwyższy punkt, na przykład na drzewo i filmować, jak autobus wjeżdża na pętlę, co się dzieje, znaczy, że wysadza ludzi, niektórzy inni czekają, wchodzą do środka. Nigdy nie jechałem na gapę, zawsze staram się mieć bilet, jeśli nie mam biletu, po prostu wsiadam na rower, ponieważ też lubię jeździć rowerem, lubię się przemieszczać w ten sposób po mieście. Zawsze największe wrażenie robiły na mnie pętle na peryferiach. Te miejsca, gdzie autobus przyjeżdża raz na pół godziny, gdzie praktycznie nie ma ludzi, szczególnie rankiem, kiedy zalega niską mgła, nic się nie dzieje i tak naprawdę przyjazd tego autobusu jest jakimś takim, nie wiem, elementem misterium. Ostatnio pojechałem do Katowic i miałem jakieś 3 godziny niezagospodarowanego czasu. Postanowiłem tradycyjnie wsiąść do tramwaju, na chybił trafił, udać się na pętlę wybraną. Pojechałem na pętlę Brynów. Okazało się, że tramwaj prowadzi rewelacyjna motornicza, która była chętna do tego, by rozmawiać z każdym pasażerem. I na pętli, ponieważ tramwaj był zabrudzony, był pełno butelek na pętli, ona zaczęła zbierać te butelki. Zaczęła pytać ludzi, dokąd jadą i w końcu, kiedy wyczyściła cały tramwaj, kiedy poszła obmyć ręce do dyspozytorni i wróciła, żeby ruszyć w kurs, przeszła tak triumfalnie od tylnych drzwi, ponieważ tylko one były otwarte i na cały wóz krzyknęła: no kochani, nareszcie jest czysto, możemy jechać. To jest mój ukochany instrument, nazywa się melodyka i na tej melodyce lubię sobie przygrywać. Tutaj zaznaczę, nie jestem muzykiem profesjonalnym, jestem tylko grajkiem, takim skończonym amatorem.
Natomiast no jest to dla mnie wielka frajda zawsze móc wyjść sobie na przykład na ulicę i trochę pograć, albo spotkać się ze znajomymi i gdzieś tam sobie właśnie poimprowizować. Tak naprawdę granie na ulicy pozwala tak naprawdę zobaczyć tą ulicę i co ważniejsze człowieka, przechodnia, tak naprawdę z zupełnie innej perspektywy. Na Wyspach Owczych grałem tak naprawdę o północy, wychodząc z przetwórni ryb, a moimi słuchaczkami były owce. Z kolei na przykład jak byłem w Nowej Zelandii, to tam rozstawiłem się na takim głównym deptaku w centrum miasta na Queen Street i obserwowałem ludzi tak naprawdę z poziomu chodnika, z poziomu ich butów. W godzinę zarabiałem $26 mniej więcej. Przy czym, co jest zabawne, wrzucały te pieniądze prawie wyłącznie młode matki ze swoimi dziećmi. W życiu można przyjąć postawę albo piórka, albo kamienia. I kamień to jest taki człowiek, który nie zmienia poglądów, ale też jego optyka jest bardzo zawężona. Z drugiej strony nic go nigdy nie złamie, zawsze będzie w tym samym miejscu. A jak jesteś piórkiem, polecisz tam, gdzie zawieje tobą wiatr, no ale doświadczysz więcej, poznasz więcej i zobaczysz więcej. Właśnie bycie takim ulicznym grajkiem albo cyrkowcem z taką trupą, która jeździ ze wsi do wsi, jest mi dużo bliższa. To jest taka postawa, którą chyba w sobie pielęgnował może nieświadomie Forrest Gump. Pamiętam takie zdanie też ze Stasiuka, że gdziekolwiek wyjeżdżam, wypatruję cyganów. No ja mam w sobie jakąś taką skrytą miłość do takich cyganeryjnych klimatów. I ilekroć właśnie gdzieś sobie jeździłem, czy po Polsce, czy nie po Polsce, to zatrzymywałem się na dłuższe chwile przy takich mniejszych bądź większych orkiestrach ulicznych. Najczęściej gram tylko dla siebie. I tak naprawdę to są takie chwile, kiedy potrzebuję takiego wyciszenia, to siadam z instrumentem, czy to jest melodyka, czy to jest fret, czy gitara i sobie brzdąkam. I tak, wtedy mam takie poczucie, że gdzieś zwalniam mocno tempo i jest mi błogo. Szczególną, nie będę odkrywczy, no, szczególną jakąś taką uwagę kieruję na słowa. To znaczy słowa w piosence są dla mnie bardzo ważne. Tak naprawdę gdzieś się wychowałem na muzyce punkowej i być może dlatego tak to się stało. Punkowej i rock'n'rollowej. Pamiętam, że taką moją pierwszą fascynacją, takim świadomym wyborem był Tilaf. Myślę sobie, że ten Tilaf nauczył mnie tak patrzeć z jakimś takim zrozumieniem na drugiego człowieka i też chyba rozmawiać z dziewczynami, bo ja pamiętam na przykład takie słowa Monika Staszczyka z refrenu jednej z piosenek: mów do mnie normalnie, mów prostymi, mów słowami ty. Ja sobie gdzieś się nauczyłem tego, że jak będziesz mówił prostymi słowami chłopaku, to będziesz lepiej zrozumiany i chyba gdzieś jest to widoczne. Z kolei na przykład taki grabarz z pijamy porno. Nikt tak mi nie wytłumaczył na przykład, co może czuć porzucona kobieta, jak on w piosence Moralne Salty. Kasia Nosowska, która jest dla mnie boginią. Za oknem -5, nie kocham cię już. Ja bym chciał, żeby Kasi Nosowskiej ktoś kiedyś postawił pomnik na Saskiej Kępie obok Osieckiej, żeby na siebie spoglądały i tak uśmiechały się do siebie z taką czułością i zrozumieniem.